Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj chciałem porozmawiać o mojej najbardziej ulubionej na ten moment drużynie, może i najlepszej w grze, jaką można zrobić. Wcześniej, jak nagrywałem jakiś redzone z komentarzem, mówiłem, że Marzin, bo mi się wydaje, że to będzie top najlepsza drużyna. Troszeczkę to tak z przymrużeniem oka mówiłem, ponieważ jak używam Piccolo Orange, to zawsze mi się wydawał, że jest takim mega kozakiem, ale w tym momencie on na tle tego Buu, na tle tego Goku powoli odchodzi. Oczywiście jego active skill jest nadal potężny, ale też potrzebuje nawet tej jednej postaci, której czasem nie ma w drużynie, żeby aktywował się jego guard na 3 tury. Także Majin Buu według mnie na ten moment, akurat dla mnie, top 1 drużyna. Fajnie, bo mam duże pole popisu i chciałbym przedstawić dzisiaj kilka możliwości, jakimi można zagrać. Bo tak jak robię tier listy, to przeważnie ktoś może zwrócić uwagę i prawidłowo, że te tier listy, no co z tego, że jest tier lista z daną drużyną, jak i tak na dany event często się zmienia drużyna. Ale Majin Buu kategoria dostała takie boosty, takie eze, że tak naprawdę możemy na większość eventów śmiało używać tego, co widzicie. Tutaj 5 tych postaci równo. Tak naprawdę to może być trzon każdej drużyny, w zależności nawet bez patrzenia na typ przeciwnika. Buu super, na ten moment jest fajną opcją, ponieważ mamy Redzone Majin Buu. Gościu ma guarda, jeżeli mamy Majin Buu Saga lub Fused Fighters kategorii. Jeżeli tego nie mamy, to mamy tylko Great często guard, czyli mamy te 70% na guarda. Jak nie trafimy guarda, może nam być trochę smutno. Teraz mamy dobrych przeciwników, to mamy zawsze guarda. Dlatego on na teraz może dla wielu graczy się wydawać mega opcją, a za jakiś czas powiecie, było fajnie, a teraz nie jest fajnie, bo ginie. Także na ten moment jest gość świetny. Pomimo, że jest trochę starą postacią, nie dostał Eza, to daje radę. Także ja go mam fajnie, bo daleko widzę potencjał. Kolejna sprawa. Majin Buu Gotenks, gościa. W tej drużynie, co tu widzicie, wybrałem dwie kategorie, Majin Buu Saga i Majin Power. Możecie śmiało go użyć jako lider, albo możecie go użyć jako friend. To jest mega ważne, ponieważ ten Buu, z mojej perspektywy ten jest też mega potężny, więc na niektóre eventy mogę nawet wybrać tego, zamiast drugiego int Buu. Śmiało można to zrobić. Chyba pod względem damage'a minimalnie ten jest lepszy. To i to jest świetna opcja. Także co już Wam będzie potrzebne? Eza Buu Kid, gdzieś tam pisałem, pokazywałem w jednym, no cały filmik był dla niego poświęcony. Robiłem też obliczenia, ile dodaje to jego supportowanie, także przy takich mniej więcej 6 milionach obrażeń on może dodać tam nawet z 1,5 miliona bodajże na jednym ataku. Także jak taki Buu zrobi ze 3 super ataki, to już jest, no powiedzmy, że 5 milionów dodatkowych obrażeń przez jedną postać. Także to jest spora różnica. Potrzebuje on otrzymać atak, żeby mieć trochę więcej redukcji obrażeń, czyli 60%. Może do tego czasu zginąć łatwo. Także trochę ryzykownie. No super ataku dostaje sporo defa. Także na większość eventów fajnie. Jeżeli będzie STR przeciwnik, raczej nie te rady. A często jest na tych nowych eventach. Ten, no ze swoją potężną 70% redukcją obrażeń i nie najgorszymi statystykami, oczywiście musi być Majin Power jeden sojusznik w drużynie, czy w tej samej turze. O, jeszcze dodatkowy atak def ma, jeżeli nie ma Majin Buu kategorii sojusznika. Także ciekawe. To jest też taka, powiedzmy, postać na większość eventów będzie dobra. No i co? Mamy ostatnią pozycję. Może być to, jeżeli on dostanie Eza, no to jest World Tournamentowska postać, on tam za Rainbow of Orby będzie miał damage reduction. Fajna opcja, free to play. Kolejna opcja, free to play, ten gościu, 30% redukcji obrażeń w Majin Buu kategorii, fajne statystyki, nie najgorszy. Tego też ja na jednym evencie użyłem, bo może mieć guarda, zmienia orby, jest fajną pchy supportem, tylko żeby on dobrze działał, to musimy zrobić na przykład coś takiego. No może nie to, tylko coś takiego. Musimy mieć cztery osoby fizyczne w drużynie, ale możemy wyrzucić tego, możemy z powrotem dać ciebie i po prostu tego na frienda i w tym momencie mamy cztery fizyczne postacie i on będzie miał guarda na 4 tury. Także to jest też taka opcja. Potrzebują orbów, ale w jednej turze jak nam spadnie HP, to też nas może dużo leczyć, może wszystkie orby zmienić. Fajna opcja.
Kolejna to jest Ester Majin Buu, Good. Też go naprawdę polecam. Redukcja obrażeń od złapanych orbów, minimum 30, tylko też musi być Majin Buu sojusznik. W ogóle ta kategoria jest w tym momencie według mnie top 1, ale jak opadnie Majin Buu, będą inne postacie topowe, no to tym się już powoli nie będzie grało, bo właśnie to jest tylko polega na Majin Buu. I oczywiście, jeżeli chodzi o tego gościa, to jego liderski to jest coś więcej. Mamy Stories Figure, mamy Sworn Enemies, jednak te kategorie na ten moment nie są aż tak znaczące. Nie ma tu aż tak dużo rzeczy, które dają nam szansę na jakąś wymianę sensowną. Niby Golden Freeza nie jest najgorszy, bo ma na początku sporą redukcję obrażeń, coś tam zaatakuje, ale to są małe ilości. Patrząc na to, jakie teraz Eza wychodzą, to jest po prostu... No, jest taką opcją dodatkową. Żaden cel raczej nie jest dobry, warty uwagi. Ja, jak brakuje mi, to używam Hero de Garna, bo ma defa, ma, znaczy stakowanie defa, ma uniki. Jak nie zrobi uniku, to może i tak zginąć, także to stakowanie defa. Dobrze, że jest, ale często za krótkie. I z takich tutaj opcji pobocznych, które ja mam, to jest tyle, tak? Nie mamy za dużego wyboru. Nie mamy. Jeszcze widziałem, że niektórzy... Czekajcie, żebyście się nie... Może nie koniecznie tak... Żebyście się aż tak nie kierowali, że ja bym czymś takim grał. Niby on dostał Eza, ale aż tak świetnie tutaj nie współpracuje. Na przykład tego bym użył do tej drużyny prędzej, coś takiego. Inną opcją, jeżeli chodzi o wykorzystanie Buu i tej ogólnie Majin Buu kategorii, to jest też po prostu zagranie Extreme Class tego gościa na liderze. On jest liderem Extreme, więc możecie wszystko dać tu Extreme, ale Realm of Gods, Fused Fighters, World White House jest 170%, także możecie go dać jako lider i resztę Majin Buu, ponieważ to są najlepsze opcje, jakie mogą być. Także on tu wiele nie zmieni. Jeżeli chcemy dać do niego do rotacji kolejnego zamasu, to tracimy na rotacji z Majin Buu, wtedy nie możemy wszystkiego nieraz wziąć, bo na przykład te Eza niektóre potrzebują w rotacji Majin Buu, także to nie jest najlepsza opcja, chyba że go używamy jako trzeci slot, to wtedy bardziej, ale też nie widzę sensu go używać, skoro mamy Majin Buu dużo lepsze opcje. Także tak to wygląda, oczywiście możemy też zrobić jeszcze fajną drużynę z Majin Buu, która mi się podoba, czyli zrobić połączenie Extreme i Super. Hop, czyli tak, potrzebujemy tych dwóch, bo to są mega kozackie Eza. Może być ten jako... co dużo będzie chyba. To... I Buu szukam. Buu. Może być coś takiego, czyli wyrzuciłem dwie postacie, które chciałem przedstawić. Vegeta i Goku zmieniającego się w Vegito oraz Ultimate Gohan jako jedna rotacja. Druga rotacja to by był Buu. Chyba zamiast ciebie bym prędzej dał tego Tech Buu. Albo bez supporta. To też jest takie ryzykowne. Support. Znaczy nie super, tylko ty. Inna opcja to też jest po prostu zagranie nawet jego na trzeciej pozycji. Ja nie lubię go używać w tej drużynie, bo co go używam, on już mógłby się transformować, bo jest któraś tura, wymaga tego, ale nie może tego zrobić, ponieważ wszyscy leczą, nie mamy poniżej 77% zdrowia, także w tej drużynie może być kiepsko. Ten, jeżeli stakuje się, to jest potworem, jeżeli nie damy mu szansy się nastakować, to nie będzie potworem, także musi być w tej głównej rotacji. No jest tak, powiedzmy, ciasno. No i w tej drużynie możemy wziąć na frienda SSJ3 Goku, AGL, nowego Angel. Wtedy też naprawdę byśmy mogli zrezygnować z jednej z tych super postaci i wybrać w rotacji tego plus Goku, a druga to po prostu Extreme, jakieś postacie typu nawet... typu coś takiego. Także opcji jest sporo, bo mi się bardzo podoba kategoria. I dajcie znać, co wy, czy macie jakąś jeszcze perełkę, którą często używacie w tych drużynach i jaka jest według was najlepsza drużyna. Ciekawi mnie to teraz. Według mnie Majin Buu. Przyjemna, najlepsza pod każdym kątem. Defowo, atakująco
i przyjemnością przyjemność gry tą drużyną jest kozacka. Hej.